Około 300 uczniów szkół podstawowych z całego subregionu konińskiego wzięło udział w podsumowaniu konkursu organizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, a zatytułowanego Świat czysty jest piękniejszy. Od Ciebie zależy, czy będzie taki. Konkurs, który od 4 lat organizujemy, ma charakter taki, że najpierw trzeba do nas przyjechać i zobaczyć, jak wyglądają takie instalacje, dowiedzieć się, co się dzieje z odpadem, który zbieramy w domu, jaka jest dalsza jego droga, a dopiero później, po zapoznaniu się z instalacjami, można przygotować się do konkursu, do napisania pracy literackiej, zrobienia prezentacji multimedialnej bądź pracy plastycznej i przedłożenie jej do nas do konkursu. W tym roku podsumowanie konkursu odbyło się w parku imienia Fryderyka Chopina w Koninie. Były występy artystyczne, zabawy ruchowe i różnego rodzaju gry. Jedną z nich była ekogra, do której zgłosiło się 13 pięcioosobowych zespołów. Każdy z nich otrzymał regulamin konkursu i mapę. Zespół samodzielnie decyduje, którymi alejkami parku będzie przemieszczać się między stanowiskami. Czas pokonania trasy od stanowiska do stanowiska nie ma znaczenia dla wyniku gry. Zadaniem każdego zespołu było z pomocą mapy znaleźć w parku 7 stanowisk i rozwiązać zadania przynależne do każdego z nich. Zwycięża ta z drużyn, która znajdzie wszystkie stanowiska i prawidłowo rozwiąże wszystkie zadania. Na naszym stanowisku jest to stanowisko numer 1. Za zadanie grupy mają dopasować numerki, które są na tablicy razem ze znakami do opisu. Produkt energooszczędny. 4. Pewny jesteś? Nie, ale będzie dobrze. Na naszym stanowisku badamy świadomość ekologiczną. Młodzież przygląda się takiemu wykresowi, który mówi o czasie rozkładu odpadów komunalnych i dostaje kartę pracy i musi przyporządkować ten czas rozkładu do różnych dziwnych produktów, od obierek po gumę do żucia. Jak dla mnie to będzie 4. 5, 6. Mówisz, że puszka na końcu? Nie, to jest metal. To jest metal. Ale metal lega korozić dużo łatwiej niż nie, ale puszka. Ale szybciej się rozłoży metal chyba. No to dajmy. Dużo szybciej się. Gdy reprezentacje poszczególnych szkół rozwiązywały kolejne zadania, ich koledzy dobrze bawili się na scenie parkowego amfiteatru. Dużo emocji było podczas zabawy, w której należało przebić balon przeciwnika przywiązany do jego nogi. Oj, kogoś już nie ma. Oj, niestety. Oj, jeszcze kogoś nie ma i tutaj odpad, czy już mamy finał? I mamy finał. Natomiast salwy śmiechu wzbudził konkurs kreatorów mody, podczas którego tworzono różne, dziwne stroje na różne okazje. Chwila dla fotoreporterów, bo takie kreacje tylko u nas, tylko dzisiaj i nigdy więcej. Kulminacyjnym punktem spotkania było nagrodzenie osób biorących udział w tegorocznej edycji konkursu Świat czysty jest piękniejszy. Od Ciebie zależy, czy będzie taki. Tym razem na konkurs nadesłano ponad 190 prac z 20 szkół. Rywalizowano w kilku dziedzinach – literackiej, plastycznej i fotograficznej i multimedialnej – w dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowej i gimnazja. Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali nagrody, natomiast wyróżnieni dyplomy i drobne upominki. Dzisiejsza impreza już się zakończyła. Wręczyliśmy wszystkie nagrody, ale zaprosiliśmy i zapraszamy wszystkich do ponownej współpracy w przyszłym roku, a kolejną edycję konkursu ogłosimy już we wrześniu. Współorganizatorami podsumowania konkursu Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy, czy będzie taki, byli Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie.